starosta powiatu gdańskiego pana Adama Kmieta. Witam serdecznie burmistrza gminy i miasta Czerwonka Leszczyny pana Wiesława Jeniszewskiego. Witam serdecznie wicestarostę powiatu gdańskiego panią Aleksandrę Kuźnik. Członka Zarządu Powiatu Rybnickiego pana doktora Mariusza Kaszka. Witam pana wiceburmistrza Andrzeja Rotera. Witam kierownika Rady Promocji Kultury i Zdrowia pana Przemorza Potysza. Serdecznie dziękuję pani dyrektor zespołu szkół Natalii Kusz za obecność i pomoc w organizacji tej uroczystości. Chcę podziękować pani dyrektor za możliwość korzystania z pomieszczeń szkolnych dla potrzeb mojej firmy. Oczywiście dokładnie. Z tego miejsca w ramach podziękowania na pani ręce pragnę złożyć skromny bukiet kwiatów. Witam moich pracowników. I członków komisji, która będzie czuwała nad prawidłowością losowania nagród rozpisanych w konkursie na dziesięciolecie ośrodka szkolenia kierowców, panią Kasię i panią Justynę. Dziękuję wiele dziękuję. Witam również pana Adama, przedstawiciela lokalnego biznesu. Witam telewizję i prasę. Jako współgospodarz chciałem Państwu podziękować za przybycie i w ten sposób docenienie mojej 10-letniej działalności związanej ze szkoleniem w zakresie nauki jazdy. Zacznę od tego, skąd zrodził się pomysł dzisiejszej uroczystości. W lutym bieżącego roku postanowiłem rozpisać konkurs dla wszystkich tych, którzy w ostatnich 10 latach podjęli naukę w moim ośrodku. A żeby szkolenie ludzi można liczyć nie w dziesiątkach, nie w setkach, a już w tysiącach, chciałem w ten sposób podziękować im wszystkim za zaufanie, jakie im mnie obdarzyli. Efektem końcowym tej kampanii ma być losowanie w dniu dzisiejszym 38 nagród, które ufundowałem jako właściciel tej firmy. Parę miesięcy temu, przebywając w wąskim gronie znajomych, padło pytanie, a kto będzie losował te nagrody. W toku rozmowy nawiązałem do logo i do hasła naszej gminy, czyli do diamentu, które widnieje logo i do hasła złoża sukcesu. Stwierdziliśmy wspólnie, że należałoby zaprosić człowieka sukcesu. W gronie znajomych był pan doktor Mariusz Kaszek, który zdziwionym głosem zwrócił mi uwagę, że przecież daleko nie trzeba szukać, bo naszym człowiekiem sukcesu jest Jerzy Dudek, który pochodzi z tej samej miejscowości co my, czyli ze Szczygłowic. Dla mnie w pierwszej chwili było to tylko marzenie. Na co pan doktor wyciąga z kieszeni telefon i szybko dzwoni do obecnego tutaj pana Zenona Gałacha, przyjaciela z boiska, pana Jerzego Dudka, i od tego momentu wszystko potoczyło się już lawinowo.
efektem czego dzisiaj wszyscy tu jesteśmy. Moi Państwo, w tym roku obchodzę 10-lecie Ośrodka Szkolenia Kierowców. To, że jestem dziś rozpoznawany na rynku zewnętrznym jako sukces, zawdzięczam ciężkiej pracy i silnej wierze. Do niedawna powtarzałem znajomym, że jestem w połowie drogi do sukcesu. Ale patrząc na naszego honorowego gościa, stwierdzam, iż jestem ciągle na starcie do tego sukcesu i wszystko jeszcze przede mną. Korzystając z okazji, że gościmy dzisiaj pana Jerzego Dudka, prosiłbym, aby udzielił nam kilku wskazówek i opowiedział o swojej drodze do sukcesu, tego spektakularnego sukcesu. Bardzo proszę. Bardzo miłe przywitanie dla naszych czasów. Więc ja muszę też coś powiedzieć, że firma oczywiście bardzo prężna, ale tu jest tak wspaniała młodzież, że za ten komplement, który mi pan tutaj zrobił, wydaje mi się, że 10% zniżki na prawo jazdy to pan na hasło Jerzy Dudek musiał dać tym ludziom. Albo zdany egzamin za pierwszym podejście. Co wy wierzycie sobie, nie? Powiecie Jerzy Dudek, to już tam pan zadziała. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jestem. Jak wiecie, jeszcze tu jestem stąd. Sukces, no to tu macie człowieka sukcesu, był pan biznes, pan prezydent, starostwo, wszyscy odnieśli się przez każdy. Każdy z was może jakby osiągnąć sukces, jak macie cel, który chcecie osiągnąć, czyli chcecie z domu dojechać, jeśli musicie wiedzieć, gdzie chcecie dojechać, bo inaczej będzie wam ciężko znaleźć tę drogę. Czyli trzeba sobie wyobrazić, co chcecie w życiu osiągnąć, nie? Ja chciałem zawsze być piłkarzem. Każdy z tych młodych chłopaków tutaj chce być piłkarzem. Chyba, że nie chcecie być. Pewnie chcą. I muszą sobie po prostu zadać jedno ważne pytanie. Jak dużo jesteś w stanie w życiu poświęcić, żeby osiągnąć ten sukces? No ja może nie zdawałem się z tego sprawy tak bardzo, ale dużo w życiu poświęciłem. Byłem bardzo, jak pan powiedział, bez pracy nie ma pałacza, czyli bardzo pracowity, ale w tym wszystkim, jak jesteśmy pracowici, musimy być wytrwali. Czasami pracujemy długo, ten sukces nie przychodzi i mówimy, kurczę, jak to cieszy. Po co mam pracować, jak jest tak, z tego nic nie ma. A okazuje się, że jeżeli zrobimy jeszcze ten jeden krok więcej, później kapla się odwraca, ten sukces przychodzi, nawet nie wiecie kiedy. Więc ta wytrwałość jest na pewno bardzo ważna. I tutaj nic by nie było bez wytrwałości, bez wiary, oczywiście bez wiary w ten sposób sukces, ale ta cierpliwość, dążenie do sukcesu jest też bardzo ważne. Wszyscy mówią, jak to się stało ze szczegółami z tak dużej miejscowości. Na końcu wylądowałeś na wyjść od Knurów, Tychy, Rotterdam, Liverpool, Madryt i teraz Czerwiony. No nic, no, trzeba być po prostu sobą. Mamy na Śląsku taki fajny charakter, że jesteśmy strasznie uparci też. Uparci w dążeniu do tego, co chcemy osiągnąć. Jesteśmy familijni, rodzinni. Mamy takie rzeczy, które dla nas są bardzo ważne, czyli trzymamy się w rodzinie, trzymamy się w kupie. Bo w tych trudnych momentach ta rodzina jest bardzo ważna. Ci ludzie, ci przyjaciele zawsze ci powie coś miłego, to cię buduje, daje ci energię na następny dzień, żebyś wyszedł znowu do pracy, czy na pewno, czy do szkoły i znowu, żeby będziesz walczył. Więc to też są takie wartości, które mi pomogły osiągnąć ten sukces. Dobra, więcej nie będę zgadzał, bo się rozgadałem, a przecież musimy jeszcze iść na obiad. Pan Grzegorz zaprasza. Wszyscy, tak? Dziękuję bardzo. Cześć. Cześć. Bardzo dziękuję panu Jurkowi za to wystąpienie. Myślę, że wielu z nas może wzorować się na naszym gościu. Jak widzicie, moi kochani, sukcesy można odnosić na różnym polu. Ale siedząc tu sobie z boku, patrzyłem na moją stronę i tak patrząc z tego miejsca na was, drogie dziewczyny, uważam,
że jak poznacie Królewicza z bajki i dobrze wyjdziecie za mąż, to też można uznać za swego rodzaju życiowy sukces. Teraz możemy przejść do kolejnego punktu uroczystości. Dzięki uprzejmości pani dyrektor zespołu szkół i zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego zorganizowano w dniu dzisiejszym turniej piłki nożnej, w którym brali udział uczniowie trzech gimnazjów i trzech szkół podstawowych. Drużyny te zajęły wcześniej pierwsze, drugie i trzecie miejsce w turnieju o Puchar Burmistrza Gminy i Miasta Czerwonka-Leszczyny. Prosiłbym o podanie teraz wyników turnieju, a o wręczenie nagród naszego honorowego gościa. Nagrodę ufundowała moja firma. Za chwileczkę się dowiemy, jakie to nagrody. Proszę o wręczenie wyników. Trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 3 z Leszczyn. Thank you.